Witam wszystkich w kolejnym odcinku Taby vs. Spacje. Adam Polak, VP of Technology w The Software House. Andrzej Wysoczański, szef działu frontend w The Software House. Jakiś czas temu, nie wiem czy zauważyłeś, ale na mailu pojawił się takie ciekawe, mam bardziej takie ciekawe pytanie, może nie temat, ale pytanie. Czy warto robić certyfikację? Czy warto się certyfikować w naszej branży? O, fajne. Pamiętam tego maila. Czyli mamy odcinek certyfikować się, czy się nie certyfikować? Dokładnie. Adam, czy ty masz jakieś certyfikaty? Znaczy, tak się składa, że mam, ale podzieliłbym je na dwie grupy. Te, które są wartościowe dla mnie i te, które są tak długofalowo, bym powiedział, jednak są totalnie bezwartościowe. Nie? No, brzmi fajnie. Bo każdy certyfikat dla mnie, dobra, w momencie, kiedy go robiłem, to miał jakąś wartość, miał jakiś cel. Nie? Pierwszy certyfikat, który zdawałem, to był Zen Certified Engineer. Wtedy jeszcze programowałem bardzo mocno w PHP. I akurat tuż przed tym, jak zmieniałem pracę, to stwierdziłem, że z ciekawości sprawdzę swoją wiedzę. Okej, okay, dobra. Wiesz, traktuję certyfikację jako takie miejsce na sprawdzenie się, ale też jako miejsce do nauczenia się, o czym mogę powiedzieć właśnie przy drugim certyfikacie, dlaczego go robiłem. Nie? Ale ten pierwszy to naprawdę był test. Okej, no co z tym zędem? No właśnie. Jak to wyglądało? Wiesz, certy to jest ciekawa akcja, bo same egzaminy zazwyczaj, to w ogóle teraz jest ciekawe, bo teraz już są praktyczne też egzaminy na certyfikacji. Już nie tylko testy ABCD i coś w tym stylu. Natomiast nawet te testy ABCD potrafią być fajne, bo kwestia po prostu, jakie pytania są zadawane. W przypadku certyfikatów takich bardziej architektonicznych, bardzo często pytania są otwarte. Co byś zaproponował? One są zamknięte, ale bardziej chodzi o to, że masz problem przedstawiony i musisz znaleźć rozwiązanie do konkretnego problemu. I to są fajne pytania, bo trzeba trochę pogłówkować, trzeba trochę się zastanowić, co jest spoko, trzeba wykazać się znajomością pewnych usług. Mhm. Natomiast Zend niestety należy do takiej grupy certów, gdzie pytania są w stylu, masz metodę X, jaki jest trzeci parametr tej metody i co on robi? Czyli typowy sprawdzian w szkole. Tak, typowe coś, co niedawno słyszałem, że teraz piszemy na czat GPT, żeby dał nam dokumentację tej i tej metody i dostajemy. Dokładnie. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale niedawno był test. Czat GPT zdawał certyfikację na AWS-ie. Nawet mu nieźle poszło. O, te entry level certy dał radę zdać. No, to jest to trochę takie zaskoczenie. Fajnie. No tak, dokładnie. Jest tak, jak mówisz, nie? Że w sumie pokazuje to, że ta sztuczna inteligencja może być pomocna. Ja już miałem nawet przykład, jeszcze dodam tylko z czatem GPT, podczas rekrutacji miałem jednego kandydata, podczas live codingu zapytał jawnie, czy może skorzystać z czata GPT. I powiem ci szczerze, z ciekawości mu pozwoliliśmy. Ale jaki był efekt? Efekt był super, ci powiem. Efekt był super, ale też kandydat zadawał fajne pytania, bo nie zadawał pytań, wiesz, o konkretne rozwiązanie, tylko na przykład pytał o jakieś tam wzorce, albo nie wiem, jak właśnie tam był, jak użyć wzorca takiego w komponencie funkcyjnym i tak dalej. I wiesz, miałeś faktycznie wycinek z dokumentacji z przykładem, więc naprowadziło go to na rozwiązanie i mógł to po prostu zaimplementować, nie? Ale ja właśnie widzę, że wiesz, czat GPT właśnie może być taką pomocą, nie? Ale to jest właśnie powód, dla którego na przykład te certyfikacje, te właśnie takie sprawdzające stricte wiedzę dokumentacyjną, to czat GPT zdaje bez problemu. I jestem pewien, tak, że większość naszych słuchaczy to zda bez problemu, nie? Tak, zgadzam się, bo to jest tak naprawdę nauczenie się teorii na pamięć, nie? Tak, i wiecie, to są certy, które uważam, że są bezwartościowe, nie? I dlatego na przykład jest taki, dlatego na przykład nie lubię tego certu z PHP-owego, ZCE. Nie podoba mi się certyfikacja node'owa / JS-owa. Tam jest chyba OpenJS Foundation czy coś w tym stylu, bo ona dokładnie sprawdza tego typu rzeczy. Znajomość dokumentacji. Temu też na przykład nie jestem wielkim fanem.
certyfikacji skramowej, tej PSM 1, 2, bo tak naprawdę to jest, bierzesz książkę, masz ją przeczytać i tak. Pytania tak naprawdę, które tam padają, to są, tu masz książkę, przeczytaj. Dokładnie, koniec, dokładnie robiłem to kiedyś, tak. To jest w ogóle, nie wiem na co to komu potem, nie? W sensie okej, okay, nie? No, natomiast. Masz tą książkę zawsze pod ręką, potem możesz z niej korzystać. No. No ale właśnie, skoro masz ją pod ręką, to po co... Tak. Po co to pamiętać, po co się tego uczyć, nie? Z drugiej strony, skoro wiesz, dokumentację też masz pod ręką, to po co się uczyć wszystkiego, nie? Natomiast z drugiej strony są, powiedziałbym, certyfikacje, które są o wiele bardziej wartościowe, które też wydaje mi się, że będą o wiele bardziej, bo przykład tego Scrum Mastera, nie? To jest certyfikacja, która może dla nas jest niewartościowa, bardzo często okaże się, że dla firmy, w której pracujemy, ona będzie mega wartościowa, nie? Bo klienci lubią słuchać, że mamy certyfikowanych Scrum Masterów, bla, bla, bla. Tak, zgadzam się. I mimo wszystko coś ci z tej dokumentacji zostanie w tej głowie. Chcesz czy nie chcesz, nie? No tak, no. No, coś tam ci zostanie. Nie? Natomiast z drugiej strony są certyfikacje, które moim zdaniem są mega wartościowe i dla nas, i dla firmy. Nie? I bardzo często są to wszelkiego rodzaju certyfikacje cloudowe, certyfikacje security, prawdopodobnie certyfikacje związane z tematami data science, jakimiś tematami związanymi z machine learningiem. Nie? Bo to są zazwyczaj certy, które uczą cię nie tylko teorii, ale też pewnych podejść, pewnych wzorców. Przykładowo, jest taka certyfikacja AWS Solutions Architect na dwóch poziomach, Associate i Professional, ale na przykład Google też ma swoją certyfikację Google Cloud Engineer Associate i Professional, o ile dobrze kojarzę. Ewentualnie też ma wersję architektoniczną. I to są bardzo często certy, które nie wymaga, które nie tylko wymagają od ciebie znajomości tych usług, ale też pełnej wiedzy, co kiedy wykorzystać, z jakimi, bo jakie problemy potrafi rozwiązywać. I to jest wiedza, która na przykład jak robiłem swój cert Solutions Architect, to ja bardzo dużo rzeczy nauczyłem się właśnie podczas przygotowywania do tego, do tej certyfikacji. Nie? No i to ma sens, bo to jest rzecz, którą wykorzystasz tak naprawdę. Nie? Mhm. Bo wiesz, bo ilość obszarów, które trzeba poznać, nie, jest tak ogromna, że po prostu musisz się do nich przygotować, musisz się tego nauczyć. I to są wartościowe certyfikacje, nie? Które potem można przyjść do kogoś, bo one potwierdzają rzeczywiście kompetencje. I przykładowo to są certy, z którymi ma problem ChatGPT, bo pytania są zbyt otwarte i nie są takie, tak, wiesz... Nie wyczytasz tego w samej dokumentacji. Musisz pokombinować, dokładnie. Musisz wymyśleć, jakie rozwiązanie tu, jakie tam. Masa zmiennych, które mogą się pojawić i w tym momencie tak, to nie jest zwykła nauka dokumentacji. Tu trzeba, rozumiem, mieć wiedzę wykraczającą poza tą dokumentację. To jest właśnie to miejsce, gdzie bym powiedział, że trochę się po prostu różnimy jeszcze, że to AI jeszcze nie jest aż tak rozbudowane, bo nawet jeżeli zapytam AI, jaką architekturę, infrastrukturę zaproponujesz dla takiego przypadku, to ja na przykład i tak będę musiał to zweryfikować, czy to ma sens, nie? Bo będę się bać, że to, co zostanie zaproponowane, to jest jakaś podręcznikowa rozpiska, która w tym konkretnym przypadku nie będzie miała sensu. Tak, bo nie uwzględnia jakiejś tam jednej zmiennej, nie? Tak, dokładnie. Tu się zgadzam z tym zupełnie. I wiesz, i to też pokazuje rynek, bo rynek pokazuje, że są takie rankingi najbardziej wartościowych certyfikacji, nie? Nie wiem, czy widziałeś coś takiego kiedyś. Nie. To polecam wpisać wam w Google top 10 most valuable certifications, coś w tym stylu. Nie? I zobaczycie, że w tej dziesiątce prawdopodobnie większość certów to są albo certyfikacje cloudowe, albo certyfikacje security, ewentualnie jakieś certyfikacje enterprise, potwierdzające umiejętność korzystania z bardzo specyficznego narzędzia. Tam nie będzie certyfikatu typu C-Sharp Developer, certyfikacji typu OpenJS Foundation, czy Zen Certified Engineer. Tak, bo to wtedy nie ma sensu. Dobra, a jakie bonusy dla dewelopera dają takie certyfikaty? W sumie są pewne bonusy, żeby było śmieszniej, są.
Natomiast to nie są bonusy, które bym powiedział, że spowodowałyby, że bym poszedł w ten certyfikat okay. na 100%. I że kolejki zaraz się tam będą ustawiać. Znaczy, są pewne, bo wiecie, prawda jest taka, że jeżeli ktoś ma certyfikat, tam nie wiem, Solutions Architect Professional, to jak ja bym przeglądał jego CV, to szybciej bym go zaprosił na rozmowę niż osobę, która tego nie ma. Nie? O tak, czyli po prostu przy rekrutacji, no to jest zawsze jakiś dodatkowy plus, a pamiętajcie, im więcej plusów, tym łatwiej wygrać taki pojedynek, bo czasami jest tak, że jest po prostu dwóch bardzo podobnych kandydatów i decydują naprawdę niuanse, nie? Więc wtedy ten certyfikat może faktycznie być okej. Okay. Znaczy dokładnie tak jest, nie? Ale są też jakieś takie, wiesz, bonusy, nazwijmy to materialne, nie? Przykładowo przez to, że zdałem Zenda, to w tamtych czasach miałem dostęp do Zend Studio za darmo. Okay. Takiego IDE, wiesz, które wtedy konkurowało mm-hmm. albo próbowało konkurować z JetBrainsem, nie? Mm-hmm. Jak zdajesz certyfikację AWS-a, to zazwyczaj masz drugi certyfikat za połowę ceny, nie? Czyli masz ten voucher na 50% zniżki. I to za każdym razem, jak zdajesz jakikolwiek cert, to dostajesz 50% zniżki na następny i dostajesz jakieś tam bonusy w stylu, że możesz sobie za darmo wykupić testowy egzamin. Więc technicznie, wiesz, potem wchodzisz w taką ekonomię, że skoro pierwszy cię zdałeś pierwszy, to potem bierzesz następny. Okej, okay, ma to sens. Trochę takie uzależnienie. Tak, no. O kurczę, mam ten voucher 50%, nie, no muszę go wykorzystać, to zdam ten kolejny certyfikat, żeby mi nie przepadło. A właśnie, jest tam jakaś data ważności, jeśli chodzi o te vouchery na przykład? Powiem ci, teraz ci okay. nie powiem. Wydaje mi się, że to jest koło roku. Wydaje mi się, rok, dwa, coś w tym stylu. To nie jest parę miesięcy. Spokojnie można się przygotować do następnej certyfikacji. Nie? Natomiast generalnie ujmując, bardzo często zdanie certa no, daje ci co najwyżej jakiś taki, nie wiem, fame, że masz dostęp do jakiejś zamkniętej grupy, coś w tym stylu. Nie ma jakichś takich rzeczy, które spowodują, że nie wiem, jak zdasz certa, to nagle twoje życie się zmieni. Ale nie? Ja bym tu dodał jeszcze jedną rzecz, bo to jest taka rzecz oczywista, ale warto wydaje mi się o niej też powiedzieć. Jednak te certyfikaty i podejście do tego egzaminu powodują to, że sami poszerzamy swoją wiedzę o jakieś tam rzeczy. Nie? Ja bym to wyciągnął jako właśnie największy tak. benefit tego, nie? Bo to nie jest tak, że nawet osoby, które są pewne tego, że zdadzą, to i tak zauważyłem, że poświęcają trochę czasu, żeby pewne tam rzeczy sobie przećwiczyć, dokładnie. Coś sobie poklikać, czegoś nowego poznać. Często jest tak, że jak czytamy pytanie jakieś takie testowe, czy chociażby, wiesz, zakres, to pojawia się tam nazwa, której w życiu nie użyliśmy, jakiś serwis, którego mhm. w życiu nie korzystaliśmy. I nagle jest tak, że ha, to kurczę, może ja go odpalę, nie? W taki sposób poznałem AWS Personalize, no. nie? I nie wiedziałem, co to jest, nie? Odpaliłem, pobawiłem się, fajne, nie? I to, tak naprawdę certyfikacje to jest taki, powiedziałbym, inwestycja w to, taki motywator do poszerzenia mhm. swojej wiedzy, który kończy się z tym, że dodatkowo dostajemy jeszcze tą, wiesz, tego badża harcerskiego. Nie, się, tu. Masz. W nagrodę. Dokładnie, wiesz, potem sobie budujesz taki pasek, nie? Taką wstęgę tutaj, przyklejasz kolejne odznaki, jak w Pokemonach. No. Czy już wszystkie masz? A to wiesz o tym, że za te bodajże za zdanie wszystkich certyfikacji AWS-owych. Dostajesz złotą kurtkę, widziałem to. Dokładnie. Widziałem. Więc jest jakiś bonus. No, to jest, no super, stary, to jest takie wyróżnienie, że takiej kurtki nie ma potem prawie nikt, nie? No. Ale to akurat jest prawda, że wydaje mi się, że właśnie te AWS-owe zdać wszystkie, to myślę, że nie ma aż tylu osób na świecie. No. No, to jest ciekawe. Okej, okay, dobra, no to mamy te certyfikaty dla nas tak naprawdę, czy dla deweloperów, dla was. A co to daje firmie? Bo powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach często firma wysyła cię na certyfikację, firma opłaca ci certyfikaty. Znaczy taka jest prawda, nie? Że zazwyczaj to chowamy sobie te certy za jakimiś budżetami, coś w tym stylu, nie? Więc technicznie to jedyne, co ja jako osoba muszę zainwestować, no to jest trochę czasu, żeby mhm. się
poduczyć, pójść, zdać, ten cert sobie biorę pod siebie. Natomiast to ma wymierne korzyści, nie ma co ukrywać, nie? I to też zależy od rodzaju certyfikacji, bo są certy, które zbiera się po to, żeby my jako firma mogliśmy stać się, wiecie, wejść w wyższy poziom partnerstwa z daną na przykład chmurą, nie? Public cloudy typu Azure, GCP, AWS zawsze mają programy, które bazują na tym, że trzeba potwierdzić jakoś swoją tą wiedzę. I to nie jest potwierdzenie w taki sposób, że hej, robiliśmy projekt, tylko to jest potwierdzenie, że hej, mamy taką i taką ilość certyfikowanych osób na tym i tym poziomie. I mamy tego typu certyfikacje i trzeba to zdobyć. I bardzo często to jest wymierna korzyść dla firmy, żeby tym partnerem na wyższym poziomie zostawać, bo wtedy to dla odmiany pozwala tej firmie, nie wiem, robić fajniejsze szkolenia, mieć dostęp do fajniejszych rzeczy związanych z tą chmurą. I to nie tylko chmura, ale takie same programy ma całe grono innych tak naprawdę programów. Jeżeli chcesz być certyfikowaną firmą tam ISO któreś, to też musisz spełnić pewne aspekty, które będą się wiązać z tym, że też musisz mieć ludzi wykwalifikowanych, którzy mają potwierdzone kompetencje, które najłatwiej potwierdzić właśnie jakimś certem. No nie? Właśnie i teraz widzisz, to też nam pokazuje to, że jeżeli ktoś certyfikuje deweloperów czy kogokolwiek innego, teraz mówię od strony AWS-a, Azure'a i GCP-a i daje za to jakieś bonusy, to wydaje mi się, że ta certyfikacja jest wtedy przeprowadzana w taki sposób, żeby faktycznie tą wiedzę weryfikować, a nie jest to, wiesz, nauka dokumentacji na pamięć, nie? Bo każdy czerpie z tego jakąś korzyść, nie? I faktycznie ten egzamin ma potwierdzić twoją wiedzę, a nie tego, czy się na pamięć nauczyłeś dokumentacji. Znaczy, dlatego mówię, nie? Że im bardziej rozbudowany, bardzo często, im bardziej rozbudowany program tego, który... Bo żeby certyfikacja miała sens, to naprawdę musi być synergia pomiędzy pracownikiem i firmą. Nie? Nie ma sensu certyfikacja, która będzie dawać coś tylko jednej ze stron. Nie? To jest praktycznie, bo to się przenika. Nie? Żeby firma mogła dostać jakieś poziomy, to ja muszę też się certyfikować, czy ja muszę też z tego coś mieć. Nie? I prawda jest taka, że większość firm obecnie rozumie, jak to funkcjonuje i stara się tak naprawdę mocno inwestować w to, żeby te certyfikacje zdobywać. Nie? Żeby wręcz nawet powiedziałbym motywować swoich pracowników, dawać im możliwości i szczerze jeżeli macie taką szansę, żeby jakąś certyfikację zdobyć, pracujecie, nie wiem, w firmie, która mocno orientuje się na clouda, to moim zdaniem powinniście po prostu śmiało uderzać i próbować zdać, czy to jakiś entry level certyfikat, czy jeżeli czujecie się pewni na wyższym poziomie, to wam tylko da tak naprawdę dodatkowe bonusy summa summarum i na pewno pogłębi waszą wiedzę. I może otworzy jakieś nowe ścieżki, nowe możliwości, bo często to się może z tym wiązać. Ale tak to zachwalasz, to może przetestujmy to, Adam. Ja podejmę tą rękawicę, bo ja nie robiłem żadnego certa z AWS-a tak naprawdę. I podejmę właśnie to, co powiedziałeś, czyli możesz mi rzucić wyzwanie, żebym zrobił certyfikat z AWS-a i zobaczymy, czy to jest naprawdę takie... No, to my w tym momencie potrzebujemy ludzi z AWS... Professional Architect, Professional Solutions Architect, więc Andrzej, myślę, że od razu możesz podejść do tej certyfikacji. O, ja bardziej tutaj myślałem o tym entry level i tych wszystkich certach, które może zdać chatbot GPT. Gorzej będzie, jak nie zdam. Nie, ale taka jest prawda, raczej zgadzam się z tobą. Czasami fajnie jest zacząć od tych prostych, w szczególności jeżeli ktoś nie miał nigdy doświadczenia ze sposobem zdawania tych egzaminów, to fajnie sobie zrobić ten pierwszy, żeby chociaż zobaczyć, jak to wygląda, nie? Bo teraz to jest robione online w pełni, żeby nie było. Nie? Natomiast wymaga to pewnego przygotowania, czy to miejsca, gdzie tą certyfikację robimy, czy takiego po prostu
komputera, połączeń, pewnej świadomości. No i też sposób przeprowadzania tych egzaminów, jak ten system działa, warto sobie wcześniej poznać, nie? Bo im bardziej skomplikowana certyfikacja, tym mniej czasu technicznie mamy na jedno pytanie. Oh. Więc jak nie znasz narzędzia, to okay. Może być słabo. Dobra, nie? Adam, no to jak już idziemy w tym kierunku, to daj mi jakąś jedną wskazówkę, co na pewno powinienem zrobić, żeby było mi łatwiej przygotować się do tego certyfikatu. To ja jednak jestem fanem tego, że w pierwszej kolejności dostać voucher bądź kupić voucher na zdanie to jest najlepszy motywator. On jest ważny jeden rok, więc na pewno nie będziesz chciał stracić kasy. Okej, dobra, no to już mnie przekonało. Bierzesz sobie, kupujesz voucher na AWS Cloud Practitioner, nie? I próbujesz tak naprawdę ten egzamin zdać. Natomiast ja mogę tylko polecić, jest kilka fajnych platform. Część z nich pewnie wiele osób już kojarzy. Są platformy typu WizLab, są platformy typu A-Cloud Guru, które są, jeżeli właśnie chcecie zdawać te certyfikacje cloudowe, ale nie tylko, generalnie one są bardzo mocno rozszerzone na różne inne platformy. Z tego co wiem, to w ogóle A-Cloud Guru chyba zostało kupione przez Plural Site'a, więc technicznie to jest teraz to samo, albo będzie za niedługo tym samym. Ale tam są świetne kursy i naprawdę warto się wspierać tymi kursami. Warto rozwiązywać wszelkiego rodzaju pytania testowe, egzaminy, bawić się trochę chmurą. Te entry level certificates zazwyczaj są na tyle proste, że osoba, która ma jakieś doświadczenie z chmurą albo z konkretną technologią, która jest sprawdzana, nie musi być ekspertem. Wystarczy, że coś tam robiliśmy i to już jest wystarczające, bo to ma sprawdzać bardziej pewne koncepty, sposób myślenia, umiejętność rozmawiania o tym temacie, tak w większym gronie, a nie umiejętność zaawansowanego proponowania usług, rozwiązań biznesowych. Nie? To są takie dwie różnice. Więc gdybym miał ci coś polecić, to serio, A-Cloud Guru, WizLab, rozwiązywanie testów, no i naprawdę ten najlepszy motywator to jest ta świadomość, że wręcz datę zdania tego egzaminu mamy ustaloną. Okej, dobra, czyli kupię voucher przed następnym odcinkiem, przejrzę trochę tych A-Cloud Guru i tych innych rzeczy i zobaczymy, czy to będzie wystarczające. Ja w ciebie wierzę. Moim zdaniem jesteś w stanie zdać to w ciągu miesiąca. A w ciągu może co? Dobra, muszę sobie. Okej, okay, ja muszę mieć zaplanowane to codziennie 45 minut, godzina lekcyjna na ćwiczenie zagadnień do egzaminu i w ciągu maksymalnie 2 do 8 miesięcy to zdaję. Widzę taka estymacja typowo deweloperska. To jest taki ballpark estimation. Ile zajmie ten projekt? No tak 2 do 5 lat. Nie, okej. Okay. Możemy podejść do tego realnie, czyli krakowskim targiem 3 miesiące to jest max. Mamy luty, ale dobrze patrzę w kalendarz, więc myślę, że do czerwca, tak? Dobrze liczę, nie? Do końca czerwca. Tak, tak, tak. Niech będzie. Niech będzie. Teraz już wszyscy to usłyszą, tak nie ma odwrotu, więc na tym etapie możemy zakończyć odcinek. Tak, i wprowadzimy teraz status update, co odcinek, jak mi idzie i zobaczymy, czy to jest takie proste i łatwe, jak Adam nam tu zachwalał. Sorry, ja nigdy nie powiedziałem, że jest to łatwe. Powiedziałem, okay, że fajnie to zdać. No to się rozumie samo przez się. No. O kurczę, co ja zrobiłem? Dobra, ale no to, tak, to jest pakowałeś gorsze się niż coś, śpiewanie ale na 1000 spokojnie subów, damy radę. Nie? Dokładnie, natomiast wiesz, będziesz tak miał jest z tego benefit, tak jak powiedziałem, że certyfikacje akurat te chmurowe są wartościowe. Gdybym cię nakłonił do zdawania OpenJS, Foundation, JavaScript... Szczerze, to mogę nawet tego Zenda zdać, nie? Aż muszę zobaczyć, czy jeszcze można to zdawać. Dobra, ale co? Myślę, że na tym możemy zamknąć odcinek. Napiszcie nam wy, jakie macie certyfikaty, bo to jest najważniejsze tak naprawdę dla nas. I czy jesteście szczęśliwi z tego, że je zdawaliście? Czy uważacie je za wartościowe? Nie? Bo
Bo samo to, że mamy certa, ok, ale pytanie, czy znaleźliście w nim, czy coś wam dał, nie? Suma summarum. I zrobimy sobie taką listę, taką macie. Znowu będziemy mieć dane do analizy. Wartościowe od bezwartościowych. Dokładnie. W tym roku widać, że ta, tylko myślimy o danych. Ja myślę, że trochę danych. Będziemy się Pythona uczyć. To jest kierunek. Ale dobra, tak zamykając. Dzięki wielkie za bycie z nami w kolejnym odcinku. Standardowo zachęcamy do dołączenia do naszego Discorda, na naszego Discorda uszanowanko tsh.io/programowanko. Sorry. Natomiast też standardowo można wysyłać jakieś pomysły, chociażby na przykład to info o tej certyfikacji. Możecie też wysyłać do nas na podcast@tsh.io. Z chęcią sobie to pozbieramy. No i oczywiście komentarze LinkedIn również są do waszej dyspozycji. Staramy się odpisywać, staramy się odpowiadać na bieżąco. Jak nie my, to Tomek, który też nas tutaj mocno wspiera w realizacji tego podcastu. Pozdrowienia. Tak, a do mnie możecie pisać jakieś, wiecie, wiadomości motywacyjne, żebym jednak zdał ten certyfikat. Albo demotywacyjne. Zobaczymy, kto wygra. Dokładnie. Tak powinniśmy prowadzić, wiesz, taki wykres na żywo. Nie? Ludzie mogą klikać. Tu Andrzej zda... O, musimy zrobić ankietę. Czy Andrzej zda certyfikację? O, nie. Czuję tam falę hejtu po prostu. Nie będę tego przeglądał. Ja wierzę, że nasi słuchacze będą cię wspierać. Ale... Dzięki wielkie w takim razie za ten kolejny odcinek. I co? Cześć. I do usłyszenia.